No dobra, z grabarzem sobie pogadaliśmy. Poszukajmy teraz tutaj tego typa od Prokopa. Od świętości różnorakich. Cześć, kobyłko. Kogoś tutaj trafimy. No, kogoś albo coś. No gdzieś tutaj ma niby być, tak? Gdzieś tutaj. Taki znajomczyk zapytania był. Ja po prostu miejsca pewnie. Karczma? Krawiec akurat. Tu jeszcze było. Dopiero tutaj, ale to już poza okręgiem. O, tu jest jakiś typo. Co to za jeden? Szarlatan. Czekajcie, on może wam coś takiego, dobra. Ha. I know you. I know you from somewhere. W Skalicy byłeś? Where do I know you from? What? Of course, my dream. You were in a boat. Ale ściema. Coś będzie chciał pewnie. O, ale ma, poszukuję pozostałości po świętym Prokopie. A, dajmy najpierw interesy może. Are you now? And who would that be for? Nic ci do tego, chciałbym mieć coś dla szczęścia, no dla kamrata. A, spodbrujmy być szczerzy. For a friend. He'd like to have something holy to treasure. Quite a reasonable fellow. I no. Have a piece of his finger bone. And it's from Saint Procopius. Well, he was definitely a good fellow. Well, at least not a bad one. And I believe his name even was Procopius. Dobra. Right. Co za to chcesz? A precious piece, that one. Jasne. Okej, ale tutaj tego... nie ma? To 207 za książeczkę. Ale kurde, by się przydało, co? Czemu tego nie ma? Jeszcze raz, poczekajcie, coś się chyba zrypało. Jeszcze raz pogadamy. Dobra. You mentioned a piece of the remains. Why, sir? I have a. And it's from Saint. Well, he was. Okay. All right. What? A precious. O, jest. No widzieliście? Coś się zrypało. Za pierwszym razem nie było. No to do koszyczka. Książka jest droga. Wezmę na wszelki wypadek, co? Ja wiem, że się troszeczkę jeszcze potarguję. Mniszek, rumianek, co to mam? To jest, co to? Jasne. Może sobie wziąć to, co? Czy nie wziąć? Kurde, nie wiem sam. Dobre. Nie, no tylko to weźmiemy. Koszyczek sprawdźmy. Potargujmy się troszeczkę. I'd like to discuss. Well. 200 to jednak sporo, co? Agree? That's not enough. Okej. Tyle. Tough luck. No nie wiem, kupiłem czy nie kupiłem. Nie kupiłem. Dobra, jeszcze raz. I see. You mentioned Pierdliwiec, nie? Well, he was... Alright. Co to chcesz? Kość? I knigę. Can we do... Sure, why... Since it's you... Well, now... You've... That's not enough. Dobra, nie będzie. Oh, that's... Mamy. Łowy podniosły mi się od tego, że z nim gadałem. Dziwne troszeczkę.
Ale okej, okay, niech będzie. I see. Jedno mamy. Co ma w treningu? Alchemia i kradzież kieszonkowa, ale chyba mam za mały poziom, co? Tak, to już wow. Dopiero piąty mogę. I co jeszcze miał kradzież kieszonkowa? Też piąty. Wow. To może innym razem? No dobra, pogadajmy o tym śnie. No co ty? Yes, that dream has come true. I dreamt that a young man would become my apprentice. My own pupil in the trade of... Serio? O, mamusiu. And that's supposed to be me. Oh, who else? What's your name, young man? Henry. Henry. A powerful name. So, Henry. Are you ready to become my apprentice? Yes, master. Tylko żeby nie zmieniał jakiegoś imienia na Vader czy coś w tym stylu, co? Popytamy się, kim jest. Co on tu robi? Who are you and what do you do? Me? I am an unworthy, low and miserable servant of... O rany, no tak, biedny i w ogóle. Ojej. Believer or heathen? I wander the world without home or family, with only my wagon, offering miracles to those that need them. That's who I am. Without home or kin, I wander this world with my wagon, providing the miracles that people need. Ointments, tak. Relics, aromatic herbs, rare spices, talismans and amulets for luck. All these things I have. Spoko. What exactly does it entail, becoming your apprentice? A lot of work and strenuous labor. Knowledge of medicine, theology, and white magic. You have to study the great works of the ancients and devote your time to understanding your fellow men. Listening to them and learn to read their souls. That's a pretty challenging task. That's why God has sent you. So what do you say? Niech ci będzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. I'll be your apprentice. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in my work. No nie rozpędzaj się, nie rozpędzaj. How do you plan to start training me? With a test of your practical skills. Oh. I have my eye on three rare objects of great value. Co, trzeba będzie buchnąć? Ale ci jeszcze nie. I tak już jest na bakier sprawy w paru miejscach. A zobaczymy, co nam powie, jak powiem, że nie jestem złodziejem. Just so we're clear, I'm not stealing anything for you. Who said anything about stealing? You said these are valuable things you're after. No, w sumie nie mówił. Pick them up anywhere. Valuable for me, because I know their power and strength. For an ordinary mortal, they barely mean anything. Oh. Well, that's fine then. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman. Podejrzewam, że z tym zębem będzie tak jak z tą kostką. Yeah, that's a lot. Alright, one thing at a time. Nie, koniecznie będzie... Może i Prokopa, ale niekoniecznie świętego. Zobaczymy. About that tooth. It's gonna be slightly more complicated, isn't it? I know. Yes, it would be very difficult to gain such a rare relic, of course. That's why I have an alternative solution. I'm listening. Uh-huh. A layman named Procopius lived by the monastery. Wiedziałem, cwaniaczek. To my intricate medical knowledge, that I found out he has a sick tooth. Głębokiej medycznej wiedzy, powiadasz? How did he find out he has a sore tooth? As it happens, he told me at the tavern. But ściemniacz, typowy ściemniacz. Szarlatan, jakby nie było, nie? And how am I supposed to get the tooth? I haven't the faintest idea. You'll have to think of something. But maybe you'll be able to persuade him to let the blacksmith pull it. W sumie jestem kowalem, więc może się zgodzi, po prostu. Wouldn't that be swindling people? It is. And it isn't. If I sell that tooth as the tooth of Saint Procopius, then it certainly is deceitful.
But if I sell it as a tooth from Procopius of Sassel, then I'm cheating nobody. Does it really matter whose tooth I bring, then? Of course it does. The name Procopius in this holy land is shrouded with mystical powers. Dlaczego rodzice mnie nie nazwali Prokop? Może czas imię zmienić? No dobra, zawiniemy ten ząb dla ciebie. Powinno być to chyba jakoś tragiczne, skoro i tak go boli. Co to jest wiecha? No ja wiem, co to jest wiecha, ale wy na pewno... Znaczy na pewno, większość z was pewnie nie wie. Pogadajmy. What's that? You're not a carpenter, it seems. No, I'm a blacksmith. I see. Well, a topping out is a decorated spruce or a conifer tree hung on top of the roof of a new house to bring good fortune and God's blessing. Taka ciekawostka, te wiechy nadal się robi. Nawet w dzisiejszych czasach przetrwała taka tradycja, jest do dzisiaj. And all we need to do is break off a branch somewhere, buy a few ribbons, and we've got our own homemade topping out right there. You don't understand, young man. The topping out was sanctified by a priest, and it hangs on the highest church far and wide. You can't just replace it with a decorated branch. Fair enough. I oczywiście mówiąc, że nie wiecie, to miałem na myśli tych młodszych tutaj widzów, bo starsi to z pewnością wiedzą, co to jest. Wiecha i nieraz się z tym pewnie spotkali, chociaż tak jak mówię, no, to jest taka tradycja, która no, w miastach, nie wiem, czy jest kultywowana nadal, na wsiach na pewno. That topping off is hung pretty high, isn't it? Naturally. It hangs on the rooftop according to tradition. Jak się mylę, to oczywiście mnie poprawcie. Damned if I know. But they had to get it up there somehow, didn't they? No dobra, zdobędę. Może z łuku da się zestrzelić po prostu. Jeżeli będzie bardzo wysoko, to może być problem. Where am I supposed to find it? I actually have a specific one in mind. Here at the inn there's a dice player who always has a cat's paw. Kocią? That's supposed to bring him luck. Króliczą chyba, nie? A cat's paw? I thought players bring along a rabbit's paw for luck. I thought so too. This man is winning one game after another, so cats are clearly even more powerful than rats. A niby koty mają 9 żyć, więc może coś w tym jest. How am I supposed to get the talisman from him? I haven't a clue. It won't be easy, but I'm sure you'll find a way. No jasne, czyli mam za niego wszystko zrobić. Very well, I'll get you the paw. Co lecimy, tak? Excellent. You do that, my journeyman. Good luck. Yes, master, yes. Gra została zapisana. Super. Bardzo się z tego powodu cieszę. to co? Wracamy oddać. I tutaj z Leszkiem od razu pogadamy, co? Mamy i z tym, i z tym. I z tym pogadać. Gdzie tu, kurde, jest ten typo? Relikwie. Możemy wyłączyć, tak wiemy, gdzie to jest. Cuda na poczekaniu, zobaczmy. Gdzie to się znajduje, to wszystko. Koci talizman tutaj. A gdzie reszta? Aha, ząb laika tutaj. Jeszcze jedno. Tutaj aż? O cię kurde, tu jedno będzie coś. Modliwy kamień mieliśmy sprawdzić. Ażeż w mordę jeża. Myślałem, że to będzie wszystko na miejscu, ale niestety nie. No to co, przejdziemy się tutaj. I tak nam zgrało przed chwilą, więc... W razie czego będzie można się cofnąć szybciutko. Lecimy. Tu. Ten nie ten.
Co? Złodziej, złodziej? Coś krzyczał? O, o, o! Kolejna akcja ze złodziejem. Gonimy. Sorry. Chodź, 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 chodź. Gdzie on jest? Dobra. Który to był? Który uciekał? Dawaj go, dawaj go, dawaj go! I'll squash you like the louse you are. Kurwa! Damn! Dobrze trafiłem, to był bandyta. Przez chwilę się bałem, że nie tego zaatakowałem. Zobaczmy. Masz dość? Please, leave me be. For the love of God, I only stole a piece of bread. I was starving. O matko, stary motyw, chleb tylko ukradł. No excuses. Hand it over. Here. You got the thrashing you deserved. I hope you've learned your lesson. Yes, sir. No i coś, że koleś nie będzie zadowolony, no ale kurde, za kawałek chleba przecież nie będę nikogo mordował, nie? Just like that? And did you get the loot back? I did. I have it here. Thank you, a thieving magpie. You can't trust anyone these days. No to akurat fakt, sam sobie nie ufam. Just so you know, I'm no Pinterest. Here's a small... No, dziękuję bardzo, dziękuję. Thanks. Hey, watch it. Lout. Ten pop spierniczał tam dalej. To idziemy. A jak moja reputacja tutaj, co? Coś się ruszyło, nie ruszyło? Dalej 0. Ale w Łużycach też 0. A czemu 0? No nie będzie, no. A w Sazawie? A kurde, tu mnie lubią. Przynajmniej uchodźcy. Mieściacy tak sobie. O, nie jest źle, nie jest źle. Dobra, lecimy dalej, nie? Pogadajmy z hazardzistą. No bywaj, bywaj, bywaj. You must be that lucky fellow everyone's talking about. Lady Luck has been good to me lately, true enough. But that can change quicker than you know. People say that you get help from a lucky charm. Is that not allowed? No, it is. It just interests me, that's all. Why? I'd like to try that luck of yours. Let's play for próbujemy, nie? Ah, a challenge. Good. But not now. Come and see me when I'm at the tavern. All right. When can I find you there? All the time, my old woman would say. She's not far wrong either. If it's open, I'll be there. Our innkeeper opens before luncheon and closes when he tires of the company. Very well. I'll come and find you. I can't wait. Dobra, teraz nie mógłbym próbować odkupić zła, zabić go i tak dalej, ale za godzinkę otwierają, więc poczekamy chwileczkę. No dobra, to by było chyba tyle, co mogę tutaj tak naprawdę tak od ręki zrobić. To już jest zadanie główne. Spróbujemy chociaż jedno zadanie, zawsze trochę doświadczonka by było. No i przynajmniej jedną rzecz mielibyśmy z głowy. Kurde, aż się boję normalnie tutaj zaglądać, ja tych zadań tyle. Zróbmy może najpierw te... Dobra, poczekajmy sobie w takim razie. A niestety z tym czekaniem jest przerypane, ale nic na to nie poradzimy. No jest godzina 12.
I co? Idziesz do tej karczmy, czy nie? No chodź. Albo nie idziesz. Idzie, spoko. No chodź, kici, kici, taś, taś. Jeszcze nie. Jeszcze chwilkę poczekamy w takim razie. Mam nadzieję, że mają na myśli 12 w południe, a nie 12 w nocy. Nie. Dawaj. Okej, gdzie go teraz spotkamy? No i jest. Przebiegniemy się trochę zamiast konno jeździć. Może nam się witalność podniesie, albo siła, czy coś. Na drugiej stronie na koniu podnosi się nam jazda konna, tak? Myślę, że i to nam się przyda. Oberża na rynku. No spoko. O, jest pan. Hazardzista. Wiecie co? Zgramy. Zdecydowanie zgramy, kurde. Za duży, tak jak mówiłem, element losowy jednak. What about it? I'd like to try that. Stówkę? O, w mordyża. Ale dobra. No w sumie za mniej to faktycznie nie miałoby sensu. Dawaj. Są jedyneczki, są no kurde, no co jest grane? Piątka jedna. Jedynka. Piątkę może sobie darujemy, 50 tylko daje. Rzucamy dalej. Plus jakieś 4 szóstki czy coś. 3 jedyneczki, ładnie. Pięknie. Starczy. Nie będziemy swojego szczęścia tutaj za bardzo szarpać. Tak 1100 za jednym zamachem nie jest źle. To tylko piąteczkę wziął, spoko. Dalej nic nie widać ciekawego. Kurde, 3 piąteczki, niedobrze. Ajajaj, ale już skończył. Mamy 2 razy więcej. Co my tu mamy? Jedyneczkę tylko. Niech będzie, no. Trochę malizną jedzie. Jakieś trójeczki? 3 trójeczki, tak? Czy za trójeczki coś jest? Jest, 300. Dalej nie rzucamy, nie? Wystarczy, 400 to jeszcze tylko 500. Aby tylko temu się coś dziwnego nie trafiło, że 2000 z jednym razem rzuci. 400. A, skończył, bardzo dobrze. Dajesz, stary, co my tu mamy? Trzy piąteczki. Piąteczka. Jest! Wygraliśmy! Dziękujemy! Yes! Well. Pierwsze podejście. Damn it. See you now, lass. I reckon that cat's paw don't bring luck anymore. Not to you, anyway. So, thanks for the game. Ej, jest. Łapka zdobyta. Fajnie. Poblarny będzie? Jest, kocia łapka. No ale w sumie ma rację, no skoro przegrał, to już nie bardzo mu szczęście przyniosła. Mamy koci talizman. Możemy oddać od razu? O, super. Chodź, kobyłko. Zobaczymy, co ten szarlatan nam za to da. I pojedziemy sobie dalej. Pojedziemy tam do opactwa. Tam porobimy te zadania. Hello. The Ravens told me you were coming. Serio? Ciś, kurde, to szwaniaczek, nie? I went to look for those items you wanted. Splendid. So, show me what you've got there. One cat paw for luck. Wonderful. How did you obtain it? You wouldn't believe it. I won it from him. Oh, no, you don't. Now the talisman won't be. Oh, I didn't think of that. Oh, well, luckily it's a cat paw, so it has other use. No w sumie tak. Dobra, koniec rozmowy. Coś od niego dostaliśmy, tak? Jakieś kostki. Skądś tutaj te kostki w ogóle? W czym one mogły być? Kostki. A jest.
Okej, spoko. To co? Jedziemy dalej. Czyli inaczej mówiąc, lepiej by było, jakbym to kupił, czy jakiś inny sposób znalazł, niż wygrał. No ale okej. Zdobądź ząb laika. Kurde, szkoda, że tu nie ma jakiegoś punktu, który można by dotrzeć. No cóż. Nie, to nie. Idziemy tutaj. Także później, jak będziemy wracać, to zaczepimy o ten ząb. Ja mam też dwa zadanka do oddania, można powiedzieć. Jedno zapytać się, czy koleś sam podrobił. A drugie oddać ten talizman. Oddać, no dać, wręczyć, nie wiem. Do popilnowania, może coś mi za to pomoże, albo powie ciekawego. Ten strażnik. Hello. Good day to you. No, miłego, miłego. I have a bone for you from the remains of Saint Procopius. Truly? Then show it to me. Behold. Ah. Is it really from Saint Procopius? Uda się? Of course. I'd never try to deceive you that way. Oh my God, you're right. Such holiness. I co teraz? How can I repay you? Podnieśmy może sobie reputację, co? Kasy to tam rzecz nabyta. Thanks, but I don't want anything. I was glad to help. Truly? Well, thank you. My pleasure. Szczerze powiedziawszy, to myślałem, że mi coś pomoże jeszcze. I just wanted to touch it for luck. If you took something you shouldn't have, I expect you'll put it back. Okej, spoko. Cel osiągnięty. Zadanie zrobione. Dziękuję. A coś jeszcze? Pogada? A wieśniak, nie. Z rozmowy. I miałem pogadać z kolesiem, to jest wieśniak, tak? A po co mi wieśniak? Prywatny coś, czy nie? Nie. Tak, to śpi? Strażnik. Nie jest do niczego potrzebny. A tu? O! Szefunio coś śpi. Kurde, trochę boję się z nim gadać. Spróbuję tutaj resztę problemów rozwiązać i na koniec z nim pogadamy, co? Dobra, gdzie jest ten agent, co tą czachę miał, tak? Leszek. A, i tutaj mam tą wiech od razu zdobyć. No super! Jak się do niej w ogóle dostaniemy. Ten najwyższej wieży ma wisieć i w ogóle. Dobra. Kolego Leszek, gdzie jesteś? Jeden, to nie. Dalej. Czekajcie, ja w ogóle z nim rozmawiałem? Coś miał do powiedzenia, czy nie? Już nie pamiętam. Nie będzie? A, ta czaszka jest fałszywa. Nie, nie. Najpierw zapytamy tamtego, przesłuchamy. Co nam powie? Okej. A, na pewno by się ucieszył, że... Gdzie ten lesio? A gdzie się koleżek Galeczek schował? Halo? Ale strażnik. Cip, taś, taś, Leszku. Leszko, Leszko, nasz koleżko. Gdzie ty jesteś? Tam to raczej nie będę zładził, bo mi się nie chce po prostu. gdzie on tu może być? Co? Tu jeszcze jakąś przykopię. O, tu jest. Nie, to kamieniarz. Już myślałem, że Lesio się znalazł. Gdzieś tu coś lezie. Kto to?
plecami kamieniarza. Kamieniarz, kamieniarz. Kamieniarz. Hop. Też to jest z mola. Leszek. Kurde, co się z nim stało? No dobra. A gdzie jest w takim razie tam wisi, tak? Kurde, tylko żeby się tam dostać. Ja nie wiem, czy ja po rusztowaniu umiem się wspinać tak w ogóle. Jakieś w ogóle wejście, czy coś? Nie, jest. Drabinka jest, czekajcie. Da się? Idziemy. To czy oni mi tutaj o nic nie oskarżą, jak tam wlezę, co? O, skrzynkę ktoś zostawił. Może lepiej wieczorem. Poćwiczymy umiejętności. Dobra. Weźmy jeszcze wyżej. Cześć, a tu co jest? Coś ciekawego? Nie ma, nie ma. Kurde, i pomyśleć, że oni to stawiali z jakiegoś tam zwykłego kamienia z zaprawą, nie? Do dzisiejszych czasów przetrwało. Nie ma zwyczajnego. Kolejna drabina. Będę, żeby przypadkiem nie spaść, bo będzie dym. Lecimy. A, jesteśmy już całkiem wysoko. O, właśnie tego się obawiałem, że gdzieś zaraz wlezę. Może tylko kawałeczek. Kolejna skrzyneczka, tak? Dobra. Na razie, bo tutaj łażą w każdą stronę. Kurde, tego wyważenia tu co? Ale za to takie piękne widoki. Okej. Okay. O, to też można sobie połazić. Ej, patrzcie, jest. Leczek. Aha, no i co teraz? Jak to dostać? Próbujemy z łuczku. Kliknąć, zrobić. Nie. Nie ma. Pójdę. Dobry motyw, koń za mną wlazł. Okej. Okay. Nic stąd nic potrzebne, więc nic nie będę brał. Nie da się wziąć poteczka? No nie da się wziąć poteczka, niestety. No i z tą... jechał. To co? Próbujemy? Jakoś czałę do tego turniejową, czy jakie mam najsłabsze? 100-100. Łowiecka ma tylko 80 i lepsza łowiecka też ma tylko 80. Dobra. I będzie. I właśnie... O, no. Daję. Hmm.
Strzałem sterczą, co? Kurde. To nic nie daje. Ja mogę tędy przejść na przykład na ten kołek. Przeleść. Jak to zrobić? Chcę spaść. Dziwna sprawa. Mieczem tam nie dostanę. To niby jest takie wystające, ale ja przez to przejść nie mogę. Brakuje gra. Ja też raczej tego nie zawinę. Trzeba będzie coś innego wymyślić. Teraz spróbuję tutaj z tego łóżku. Sorry, że to się przedłuża, ale... No, chciałem zobaczyć, co będzie się działo, tak? W to nie. Myślałem, że tutaj może da się jakoś to przestrzelić czy coś, ale najwyraźniej nie. Po prostu się wbija, nic się nie dzieje. Z tym mistrzów, albo jak kończy budowę się uda. No nie. Parę razy trafiłem i... żeby coś miało się stać. Szkoda strzał, tak naprawdę. Jakimś bosakiem, nie wiem, czy czymś, kurde. Tu nie ma żadnych takich narzędzi, co by... mogły być do tego celu przydatne. O, da się zajrzeć do środka, super. Patrz, tam się da? Kurde, no. Nie fair. Ja mu się tego nie da przeskoczyć. Normalnie przez ogrodzenie to by przeszedł, tutaj nie chcę. I zmarnowaliśmy troszkę czasu, niestety. Nie da się żadnej linii, ani nic takiego wziąć. W tych rzeczach nic też takiego nie było, co by pomogło raczej. Karabinę da się podnieść? Nie da się. Też się tutaj nic nie da. Przejść? Da się. Co było ciekawego? Nic. Też się wskoczyć nie da? Da się. Co to tutaj blokuje? Obrotem też się nie dokręcić. No i powiem wam, że niestety delikatnie można powiedzieć utkłem w miejscu. No nie wiem, co tam można by jeszcze zrobić. No teoretycznie można by to przeskoczyć, ale nie chcę. Skakać, szuja jedna wredna. Jakaś lina czy coś? Też nie. Ci wpadli. Serio? To nie byłem ja, Sio. Szukały mnie za te strzelanie, niestety. Tu, nie mam pojęcia. To nie ja. That fucker must have fired from here. No sobie trochę postrzelałem, już problem wielki, nie? Aj, właśnie niedobrze czas straciliśmy. You must be here somewhere. Może wy macie jakiś ciekawy pomysł na to, jak to zrobić? From here.
Będę ciągle gadać o tym, że strzelałem stamtąd, no. No dobra, przyznaję się, strzelałem, no. I co? Strzelać już sobie nie można. Do was nie strzelałem. Nikt nie dostał, nikomu nic się nie stało. Daleko jeszcze? A potem trzeba będzie tam z powrotem wleźć. Kurde. Dobra, jesteśmy w końcu na samym dole. Może tego Leszka teraz spotkamy. Careful! Good day to you. Good day to you. What do you need? No kurde, gdzie on się podział? Wypadek, który nikt nic nie widział, tak. Dokładnie. Nic nie wie, nic nie widział. A jakiś koleś nam tu zniknął, no, normalnie. Good day to you. I didn't see it. Did you notice? When they left. Spadek z tego nie chce gadać. Byliśmy. Aż kurde, gdzie jest Lesio? Na dół zejdziemy, nic nam to chyba nie da. A koleś normalnie wsiąkł jak kamień w wodę. Nie wiem, czy nie, w takim razie nie trzeba będzie tutaj z szefem pogadać. Może się okaże, że on po prostu znikł, bo się przestraszył czy coś, nie? Teraz trzeba będzie go znaleźć. Stawiliśmy miskę na miejsce. Przynajmniej nikt się nie przyczepi, że coś tutaj ukradłem, nie? Dobra. Nie wiem, czy wtedy nie będzie szybciej wyjść. Albo i szybciej, albo i nie. Bo jak zwykle nie może przejść przez proste drzwi. Musi kucnąć. Dobra. Gdzie jest mistrz Kajetan w takim razie, skoro z tym nie możemy pogadać? Tu nie widać, tu nie widać. Teren prywatny chodu. Przepraszam, mnie tu nie było, już wychodzę. Mistrzu, gdzieś ty się podział. Kurde, normalnie przepadałem jak kamień w wodę. Ten, tylko z mola. Jeść gdzieś poszli, pić gdzieś poszli. Śpią gdzieś, kurde no. Może przy okazji zobaczymy, czy ten nam jednak coś nie powie. Leś. Ale przyzwanie tego konia tam na górę, no.
Niezły motyw. Co się dzieje? Wgrywanko jakieś? A, no właśnie, szukam Leszka. Widziałeś go? Have you seen Leszek, the scaffolder? I saw him. What do you want with him? I want to talk to him about the head he dug up. Really? That's interesting. Why? He asked me to meet him on the scaffolding tonight, so he can tell me something important. Said he wanted to confess something. So he did have something to do with the skull. We knew it. Maybe. But I'd wager someone made him do it. He doesn't seem the type to come up with something like that on his own. I'm planning to go and meet him. Will you come with me? It will be safer with the two of us. I'll go. Very well. We'll meet at night. If I'm not down at the bottom, then look for me at the top. All right. Dobra. Okej. Okay. No to już wiemy mniej więcej, o co biega. Dlaczego tego Leszka nie ma. Gdzieś zwiał cwaniaczek. To co? Poczekamy w takim razie do nocy. O której to ma być w ogóle? Po zmierzchu. Okej. Okay. Może sobie w tym czasie książeczkę poczytamy? Gdzieś tutaj było łóżko przecież, nie? Książeczko. Zobaczmy, co tam ciekawego się uda wyczytać. No co, studiujemy. Do zmierzchu, może nie przesadzać, co? Godzinkę na początek wystarczy. Nie chciałbym przegapić tego spotkania z Leszkiem. Strawa 72, teraz nam troszeczkę spadnie. O, poziom nam główny podskoczył, super. Jest już zmrok? Nie bardzo, to jeszcze godzinkę poczekamy. Nie tyle poczekamy, co raczej poczta. Kolejną godzineczkę. No tak, nie ma to jak czytanie w łóżku. Coś na ten temat wiem. Najwygodniej się czyta. O, retoryka nam jeszcze podskoczyła. Super, bardzo się cieszę. Okej, okay, zrobiło się troszkę już ciemniej. Pójdźmy w takim razie zobaczyć, co tam słychać na zewnątrz. Właśnie nie przegapili. Nie chciałem tego. Wtedy się z Leszkiem zmawiam pod rusztowanie po zmierzchu. Dobra, to idziemy. Tutaj mówił, że może być ewentualnie na piętrze, tak? Jeszcze chwilkę trzeba poczekać. To nie widać, żeby tam gdzieś był, nie? Dłuży się to czekanie. No dobra. I to już zdecydowanie jest. Po zmierzchu. Co to jest A? A, czyli gdzie tutaj musimy podejść? O, spoko, samo się zaczynało. Aha, tak coś czułem. No to wcale niekoniecznie chodziło o tą czachę. Aha, coś się dziwnego dzieje. Wypchnie go, czy co?
here. So where is that fox? Idziemy tam, co? Dziwnie spadają te cegłóweczki. Trzeba będzie walczyć. A w sumie jestem uzbrojony, ale nie powinni. Dawaj. To już są tylko ci? A, nie chciałem zejść, tylko wejść. Kurde, to tylko ci są strażnicy. Ej, to nie fair. Aj, kurde. That fucker must have fired from here. No jasne. Gdyby to tak cały czas stać i o tym gadać? Konik został. O, jest. Walczymy. No. Pewnie jesteś? Don't kill me. I'll tell you everything. No to śpiewaj. Who are you? I'm just a worker here. He told me that if I take care of you, then he'll forgive my debts. I didn't want to, but he forced me to do it. Ale kto? Who said? Gadaj. It was the master builder's helper, young Smola. What? He was supposed to be here as well. He isn't. He went to the mill nearby when he found out Leszek was hiding out there. Fuck. O, żeż w mordę jeża. What am I supposed to do with you? You tried to kill me. I was aiming to miss, on purpose. I wanted to scare you off and then say I missed. Don't kill me, please. Zejdź mi z oczu, muszę cię jakoś ukarać, muszę cię zatrzymać. W sumie wcale mu się nie dziwię, no i specjalnie spudłował. Fine, but I don't want to see you here again. Thank you. You must have fired from here. No dobra. Gra mi się zapisała, więc myślę, że tutaj zrobimy sobie delikatną przerwę, a Smolę zaraz dogonimy w następnym odcineczku, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Trzymajcie się, do usłyszenia.